Pokażę dzisiaj patent. Myślę, że wielu ludzi używa tego patentu, ale pokazać nie zaszkodzi. Jak odkręcam sobie łącznik stabilizatora. Tutaj mam akurat cały drążek wyjęty, więc fajniej będzie pokazać. Tutaj jest nieodkręcane. Tu jest jeszcze po prostu to przyrdzewiałe, więc fajnie można to zobrazować. Bo tutaj zazwyczaj, tu akurat jest na klucz, jakiś tam 16 czy na coś, wycięcie. Ale bardzo często się zdarza, że tu jest po prostu okrągłe to i nie ma jak tutaj klucza wsadzić. To ja sobie robię w ten sposób. Sprzykam sobie dla lepszego poślizgu. Jeśli chcemy uratować łącznik, no to tą gumę sobie tak odpychamy w tą stronę, żeby ładniej nam podszedł klucz Morsa. A jak wymieniamy, bo on się tucze, to nam nie zależy na gumie, to zakładamy tak. Bo gdy zaczniemy tu kręcić, to kto to wykręcał, to wie, że zacznie się kręcić w kółko i ta śruba stoi i ciężko jest to odkręcić, można rozcinać, ale po co się męczyć. Ja wkładam sobie tutaj klucz Morsa. Zaciskamy, bierzemy odpowiedni klucz. Poszło. Dobra. I łącznik odkręcony. O, tutaj widać jest wycięcie na klucz, ale tak jak mówiłem, często się zdarza, że nie ma tutaj tego wycięcia, tylko jest okrągłe. I jak widać, bardzo szybko odkręcone. Oczywiście na aucie to jest wykonalne, bo robiłem to wiele razy. Tylko tutaj tak lepiej to zobrazuję na filmie. Myślę, że jak ktoś nie wiedział, to ułatwi mu to sprawę.